Będzie film fabularny, Rancho, na pożegnanie kultowego serialu. Andrzej Stankiewicz, będą kolejne odcinki Rancha, którego jest pan producentem. Od pięciu lat nie pojawił się ani jeden nowy odcinek, choć wyprodukowany przez pana dla TVP serial wciąż jest hitem. Negocjacje trwają od jesieni 2017 roku. Przez ostatnie dwa lata nic się nie działo oprócz niespełnionych obietnic wiceprezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. Ale ostatnio dostałem odpowiedź podpisaną przez członków zarządu TVP, w tym przez Jacka Kurskiego. No, skoro prezes TVP podpisuje się pod ofertą dla producenta, rancha, to znaczy, że może podejście telewizji się zmieni i uda się nakręcić nowe odcinki. Nie żyje scenarzysta Andrzej Grębowicz, zmarł aktor Paweł Królikowski, bez którego trudno sobie wyobrazić, rancho. Dlatego to będzie pożegnanie z Ranczem. Film fabularny i jego wersja serialowa ostatnie trzy odcinki. Żałuję jednego. Gdyby TVP zdecydowała się wcześniej, to Andrzej i Paweł mogli, mimo ciężkich chorób, wnieść duży wkład do nowych realizacji. Dziś jest to już niemożliwe. Andrzej zostawił po sobie scenariusze siedmiu odcinków, ale bez Pawła nie da się zrobić dłuższego serialu. Kiedy Paweł był chory i mógł jeszcze pracować, ale krócej niż zwykle, proponowałem więcej dni zdjęciowych. Uznali to za skandal milion złotych więcej, żeby ukochany przez widzów ciężko chory aktor mógł zagrać. Może chciał pan po prostu za dużo pieniędzy za nowe rancho? Zaproponowałem nieco ponad 2,5 miliona złotych za trzy odcinki serialu czyli tyle, ile płacili poprzednio po uwzględnieniu inflacji i wzrostu kosztów. I 500 tysięcy złotych za 5 lat praw do filmu fabularnego. W sumie to śmiesznie niskie pieniądze. Długo nie było odpowiedzi, dopiero teraz telewizja przedstawiła swoją ofertę. Rozmawiamy, to się telewizji opłaca. Zapewniam, że się opłaca. Jak dotąd serial miał na wszystkich antenach ponad 31 tysięcy emisji. Skumulowana widownia to ponad 6 miliardów widzów. Średnia widzów na odcinek ponad 46,5 miliona. Gdyby serial nadawano na jednej antenie przez 24 godziny na dobę, to emisje zajęłyby ponad 2,5 roku. TVP seriale nadaje Ranczo 6 razy dziennie, zawsze między godzina 8 a 23, co stanowi prawie 30% czasu nadawania w okresie dziennym. W roku 2020, a więc 4 lata po nadaniu ostatniego odcinka premierowego, liczba widzów Rancza na wszystkich antenach TVP wyniosła 455 milionów. W 2021 roku nadal średnio przybywa 1,25 miliona widzów dziennie. Koszt jednostkowy emisji odcinka to poniżej 120 zł i codziennie spada. Z kolei poprzedni film, fabularny Rancho Wilkowyje, miał 323 emisje i ponad 66 milionów widzów. Pierwsza emisja zebrała 7 milionów osób. Gdyby taką ofertę dostała telewizja komercyjna, to następnego dnia dostałbym podpisany kontrakt, bylebym się nie rozmyślił. Rancho to fenomen porównywalny jedynie z czterema pancernymi, i stawką większą niż życie. Ale ponieważ wtedy nie było tak dokładnej telemetrii, więc nigdy się nie dowiemy, który serial miał najwięcej widzów na odcinek. Jak można zrobić serial i film fabularny bez głównego bohatera? Jacek Kurski najpierw uzależnił władzę od propagandy, a potem wystawił jej za to słony rachunek finansowy. Krótki, trzyodcinkowy serial można. Pierwotnie w planach było siedem odcinków, ale po śmierci Pawła zrezygnowaliśmy z tego. Mamy pomysł, jak wytłumaczyć nieobecność Kusego w Wilkowyjach w trakcie wydarzeń. Ale dłuższego serialu bez Pawła nie zrobię. To byłoby nieuczciwe wobec widzów. Za to pisana jest w tej chwili powieść, która wykorzysta wszystkie wątki i wszystkie pomysły Andrzeja. Nawet jeśli TVP się rozmyśli, to książka wyjdzie, żeby było wiadomo, czego nie wzięli. A film fabularny. Film jest warunkiem umowy z TVP. Andrzej Grębowicz nie chciał już pisać serialu dla telewizji, bo bał się, że zostanie przemontowany i zmieni się wydźwięk jego satyrycznego portretu Polski i Polaków. Gdy powstaje tylko serial, TVP jest właścicielem i może na przykład opóźnić emisję o dwa lata, nawet nie tłumacząc powodów. Gdy powstaje film, który współfinansują inne podmioty, jest większa pewność, że się ukaże. Jeśli to ja robię film jako producent, do którego TVP kupuje licencję, to co jest w filmie i wzmontowanym z niego miniserialu jest pod moją kontrolą. Miniserialu nadal mogą nie pokazać, ale jaki to ma sens, gdy już widzowie widzieli film? Więc film to polisa ubezpieczeniowa na dzisiejsze dziwne czasy. Przez 10 sezonów hrancza przeżyłem 12 procesów telewizji.